Bazując na przekazie pierwszego polskiego kronikarza Galla Anonima, możemy stwierdzić, że na czele państwa Polan stali kolejno Siemowit, Lestek i Siemomysł, którzy byli pierwszymi znanymi przedstawicielami dynastii Piastów. Około 960 roku władzę obejmuje syn Siemomysła, Mieszko I, mając pod swoją kontrolą obszary współczesnej centralnej Polski. Kraj pod jego rządami wkracza na arenę dziejów jako już silny i scentralizowany twór, co pozwala nam docenić pracę, jaką w powstanie tej struktury włożyli przodkowie Mieszka I. W trakcie swojego panowania Mieszko dalej poszerza granice swojego państwa, podbijając ziemię Pomorzan, Wiślan oraz plemion śląskich. Zasięg terytorialny kraju Mieszka I był właściwie tożsamy ze współczesnymi granicami Polski. Poza nimi znalazły się jedynie obszary dzisiejszych Mazur i Warmii, które zajmowały plemiona pruskie. Z biegiem czasu państwo Piastów zaczęto określać mianem Polski. Nazwa plemienia Polan pochodzi najpewniej od słowa pole, oznaczającego również wolną przestrzeń. Utworzone przez nich państwo przyjęło nazwę od plemienia, które odgrywało w nim wiodącą rolę. Pierwszy raz jego nazwa w formie Polska pojawia się na monecie syna Mieszka I, Bolesława Chrobrego. Jedną z najważniejszych strategicznych decyzji podjętych przez Mieszka I było przyjęcie chrztu. Była to decyzja o charakterze czysto politycznym, gdyż stawiała polskiego władcę na pozycji partnera względem pozostałych sąsiadów. Równocześnie, w związku z przyjęciem chrztu z rąk Czech, udało się doprowadzić do sojuszu państwa Mieszka z Czechami, czego potwierdzeniem był ślub naszego władcy z księżniczką czeską Dobrawą. Zbliżenie polsko-czeskie miało również wymiar jak najbardziej użyteczny. Doprowadziło do rozbicia sojuszu Czechów z Wieletami. W konsekwencji spowodowało to, że Polska wyszła zwycięsko z rywalizacji o Pomorze Zachodnie, do którego pretensje rościli sobie również Wieleci. Mieszko wraz z najbliższym otoczeniem przyjął chrzest w 966 roku. Nie oznaczało to oczywiście, że chrześcijaństwo przyjęli wszyscy mieszkańcy państwa. Rozprzestrzenienie się nowej religii było długotrwałym i trudnym procesem. Ludność jeszcze długo czciła słowiańskich bogów, bo w XIV wieku można było w niektórych grobach rycerskich znaleźć pozostałości pewnych zwyczajów pogrzebowych związanych z tradycjami pogańskimi. Przyjęcie chrztu przez Mieszka I znacznie umocniło jego pozycję na arenie międzynarodowej oraz względem własnych poddanych. Religia chrześcijańska wskazywała, że władza monarchy pochodzi od Boga, więc każdy bunt przeciwko władcy to nie tylko złamanie prawa, ale również ciężki grzech. Chrześcijaństwo niosło z sobą łatwiejsze przenikanie osiągnięć kultury średniowiecznej. Pojawiający się wraz z nową religią księża i mnisi nieśli z sobą umiejętność czytania i pisania, która miała olbrzymie znaczenie dla zarządzania państwem. Wraz z nimi pojawiała się wiedza o wznoszeniu kamiennych budowli czy nawet nowe metody uprawy roli. Z biegiem czasu wspólna religia pozwoliła na stopniowe zanikanie odrębności pomiędzy dotychczasowymi plemionami. Dynamiczny rozwój terytorialny państwa Mieszka I musiał prędzej czy później doprowadzić do konfrontacji z sąsiadami. Opanowanie przez Polan Doliny Odry mocno zaniepokoiło margrabiego Hodona, władcę Marchii Łużyckiej, który w 972 roku wyruszył z wyprawą przeciwko Mieszkowi. Został on jednak wciągnięty przez polskie wojska w zasadzkę i jego siły zostały kompletnie rozbite w bitwie pod Cedynią. Zwycięstwo utrwaliło panowanie Piastów nad Pomorzem Zachodnim. Zaniepokojony walkami na granicy, cesarz wezwał do siebie obu przeciwników i zmusił ich do zaprzestania walk.